Przyjechaliśmy do Ciechocinka. Teraz idziemy. Tutaj my mieli posiedzenie. Motocykle przygotowane do wyjazdu po nocy. A w takich pokoiku my sobie spali. O, tutaj jeden tak jakby. Tutaj drugie. Bardzo fajnie, przyjemnie, czysto. Polecamy Ciechocinek, ulica Trauguta. Witam na kanale Moto to tu, to tu. Na dzień dobry, brak prądu w motocyklu. No i tak, mamy małą awaryjkę. Przepaliła się kosteczka, jak widać. Wszystko w środku się wypaliło, kable się porozłączały. Motocykl nie ma prądu. Ale nic, zaraz to poprawimy. Założymy bypassy z kabelka i pojedziemy dalej w drogę. Tak. Zrobiliśmy sobie bypassika. To my wyczyścili. Wszystkie styki połączenia my wyczyścili. Teraz sobie tu przyłożymy okablowanie do kabla. Powinno pomóc w lepszej transmisji prądu. O. Dokładnie to owiniemy. Zaizolujemy, bo się strasznie przewody grzały na starych konektorkach. Myślę, że po zrobieniu tego bypassika coś niecoś pomoże przepływ prądu. O. Także będziemy się tak ratować. A potem przyjedzie się do domu. To się to wymieni. Albo i nie. No i tak, bypassiki my zrobili, poizolowali. Wszystko teraz tutaj pospinamy. Pospinamy do porządku. Troszkę kabla my sobie jeszcze zostawili. Powinno być dobrze. A zobaczymy po około paru kilometrach, dowiemy się. Ale przynajmniej prąd teraz daje tyle, ile ma być. 14 do 14,2. Przesył prądu jest. Można jechać. Z Ciechocinka ruszamy do Łeby. Most nad Wisłą w Toruniu. Przez słońce słabo było widać nawigację. Nie wiadomo, na który pas się ustawić. My tears.
Krótka przerwa na wyprostowanie nóg. Po zakwaterowaniu idziemy zobaczyć morze.